он сможет жрать, а? Kurwa, muszę się rozglądać, bo... Zajmiemy zboże żelaza, gdy włożymy do maceratora i zasilimy go silnikiem, lampicykiem, silnikiem na początku na węgiel, później energię elektryczną, gdy go zasilimy i on będzie działać, przerobi nam jedno żelazo na dwa proszki żelazne, które później możemy sobie wrzucić do piecyka przepalić po prostu na dwie sztabki żelaza. Czyli będziemy mieli tak naprawdę z jednego żelaza dwa. Działa to oczywiście ze wszystkimi, prawie wszystkimi złożami, jakie mamy, rudami, jakie są. Lecz działa to w określony sposób. Na przykład z redstone'em, jeżeli tak już zrobimy. No z redstone'a bodajże dostaniemy z jednego redstone'a dostaniemy chyba 12 albo 16 piasków redstone'owych, tak to nazwijmy. Redstone'a też będzie dosyć sporo, no można powiedzieć, potrzebne, więc to się może przydać, tylko no żeby, jak wiecie, złoże redstone'a, prosto się gdzieś pali. Może redstone, jak wiecie, jak się wydobywa, to po prostu wypada redstone. Do tego byłby potrzebny kilo... Off! Silk Touchem! Dzień dobry! No, mózg wypadł. Jak mówiłem, potrzebny byłby do tego kilo Silk Touchem, żebyśmy mogli wydobyć sobie od razu tylko samą rudę, a nie już gotowy przedmiot. Kurwa, jak lawy. No ale niestety kilofa z taczem nie mamy, więc na polski to się nazywa jedwabny dotyk. Hipera widzę. Mogę sobie coś skonsumuję na wszelki wypadek. Więc tak jak mówię, macerator będzie trzeba zrobić w pierwszej kolejności, bo w piecyku później normalnym przepalać to nie będzie problem. Ale będzie trzeba zrobić generator, o właśnie, kurde, uciekło mi to słowo. Generator będzie trzeba zrobić, na razie zasilany na węgiel, później będzie doprowadzane do niego rury z energią słoneczną, żeby on nam robił energię elektryczną ze słońca. O, Jesus, ile my tego już mamy. No i w tym momencie robi się niedobrze. Dwie rzeczy. Jedna... O, jedna właśnie ustała, czyli spadek FPS-ów. Czy to się już ogarnęło? Druga to brak miejsca na inne itemy. Chociaż nie, jeszcze trochę tego miejsca mamy. Wrzucimy najmniej potrzebne rzeczy, biurko, brób, żarcie z zambiaka, dobra. Kobla pamiętam, będziemy mieli od cholery. Przekopując się tutaj przez to wszystko. Dajmondy! Ulala, zaraz będzie trzeba tam do nich się dostać. Cholera jasna, to jest od halawy. Trzeba uważać. Kurwa, noc się zrobiła, słyszę wilkołaka. Widzę moje kochane diamonciki. Macerator na lapis lazuli działa tak samo jak na redstone. Czyli z jednego lapisu mamy tam bodajże chyba 12, ale nie chcę was okłamać, bo nie pamiętam ile z jednego jest. Odsunę się lepiej. No kurwa, może lawy? No nam jak leżą. Wiecie co? Magnes włączymy. Po to, aby zbierać itemy, które są tuż przy lawie. Pójdziemy tędy.
się w tą lawę nie wpierdzielić. O! Nice! Kolejne diaksy. Coraz bliżej wilkołaka. Gdzieś go słyszę, ale go jeszcze nie widzę. Mamy wodę i mamy lawę, czyli mamy obsydian. Obsydian się przyda nam na jumping. Jasne, gwiędzie, ale to jest kurwa materiał. Nie, tam go nie ma. Myślałem, że tam jest ten cholerny. Dobra, bierzemy naszego... O! Dwa diaksy. Nice. Cholera, gdzieś go słyszę, ale go nie widzę. Tego wilkołaka. Nalecą? Naleciały, dobra. A, żeby nie zapomnieć. Bo tamte diaksy pójdą, bo to by był fail. Jak się były widoczne, gdybyśmy po niej nie poszli, to byłoby lane jaja. Nic na razie tej wody tam ma, bo nie wiem co to za wilkołak jest. Jeżeli to byłby, nie daj Boże, ognisty, to woda będzie mi bardzo, ale to bardzo potrzebna. Oż kurwa. Wiem, że on potrafi podnosić itemy. Dobra. Mamy debila z głowy. On potrafi podnosić itemki, ale nie powinien sobie na tyle ich podnieść, żeby do nas dojść. Nie pytam się, co to było. Już nawet nie chcę wiedzieć. Mówicie naprawdę o tych jaskiniach, o tych modach, to jest od groma. Naprawdę od groma surowców. Trzeba powiedzieć, jak chce się wrócić, bo naprawdę nie zapomnę. Mam dwóch jaja. To fajnie, fajnie, diaksy jeb, zapomniałem. Kurwa. O, dobra, nie zapomnijmy, bo tu jest koniec już jaskinki. Więc o nich nie zapomnimy. I ta lawa mnie trochę przeraża. Z taką ilością materiału w tym momencie umarł. Bym się lekko zirytował. Aha, znowu full. No, wykopiemy sobie cały węgiel. Może wziąłem sobie szczęście. A jak widzicie, nawet po dwa logną wypaść. Nawet po trzy. Żelazo, które też nam jest bardzo potrzebne. Kurde, od groma. Pamiętam, moi drodzy, z węglem, jak to było na wersji beta 1.3, jak to były początki Minecrafta. Zaczynałem właśnie od wersji beta 1.3, to z tym węglem to były naprawdę mega problemy. Nawet nie, ba, od 1.2, bo 1.3 pamiętam łóżko weszło, a no, pamiętam na 1.2 jeszcze łóżka nie było. Chociaż wersja wtedy była 1.3, a ja grałem na 1.2, bo nie wiedziałem jak ściągnąć 1.3, a jeszcze wtedy na piracie. Po prostu... Po prostu pamiętam całe noce, to ja nie miałem co robić. To było ciemno, było pełno mobów. A ja siedziałem przez całe noce w domu swoim i się nudziłem. Po prostu się nudziłem, bo nie miałem co robić. Pamiętam pierwszy mój dom. W skale, ładnie wybudowany domek. Powiem wam, że naprawdę gdyby powrócił Minecraft, znaczy ja wiem, że da radę grać, ale gdyby
Minecraft był cały czas utrzymany w takiej, jak to powiedzieć, atmosferze. Tak wyglądał jak beta 1.3, beta 1.2. Może te beta 1.4, 1.5. Naprawdę Minecraft byłby jeszcze... jeszcze bardziej grywalny niż jest. What the hell is going on? O kurwa. Nie pierdolaj. Aha, bo to jest wejście od drugiej strony po prostu do tej jaskini. Dobra, dojdźmy sobie do końca. No te jaskini tu mają gdzieś koniec. Już się wystraszyłem, że to kurde coś innego tutaj warcza. To tylko na szczęście gdzieś jest zabłąkany zombiaczek. Nie, no kurwa, trzeba się cofnąć po te diaksy, bo o nich zapomnę. No dosłownie o nich zapomnę, naprawdę. Ja też się o diaksach zapomnę, to byłby naprawdę jaja. Kira, pierwsza osoba, która zapomniała wydobyć diaksy, chociaż je widziała. To nie wyglądało. Ale byście mieli wtedy ze mnie bekę, jak nie, co tam nie. No nie będziemy ryzykować dla żelaza, bawieniem się nad lawą. Spawner. Są dwie opcje, albo spawner zwykły, albo palnia. Spawner pająków jaskiniowych. O kurwa. Trzeba się ewakuować stamtąd. Wow! Nie. Yeah. Bo tylko szkielet z mieczami. A jak tak się siedzi, to naprawdę wydobywa się coś, to coś się uderzy, to naprawdę to może wystraszyć gracza. Ten chuj się zaraz do mnie tu dokopie. No to węgiel jeszcze. Wow. Muszę... wypier... Dalej. Ma wolę normalne szkielety, wiecie? Nie to, że on się ich bał, ale tak trochę... Są szybkie, tak... O kurwa. Ej! Spodnie gówno bije, Boże. Spodnie. Flery aura, odporność na ogień, flery aura. Odporność na ogień tutaj, to się bardzo przyda. Ten się do nas chce gdzieś dobić jakoś. Dobra, idziemy po tym diaksem. Bo ja potrzebuję ruch. Nas już nie ma. Nie. O, bym poszedł. Piździec! I by mnie nie było. Zrobimy sobie gruszkę. Dla bezpieczeństwa. Wyskoczymy tutaj. Ten dalej się gdzieś przebija. Cholernie. Dobra. Teraz już do lawy nie wpadniemy tamtej. Stawimy sobie jedną pochodnię tutaj. Kurwa. Widzicie, gdzie są diaksy?
Sweet. No dobra. Really? Only one? No, myślałem, że będzie was więcej diamenciki. Chyba dwie skóry tam. Gorąco. Bierzemy sobie w tym momencie magnes, włączamy z powrotem. I gdyż jest tu naprawdę gorąco. Dobra. Emeraldy mi obchodzą średnio, ale tamten diament to w nim nie pogardzę. Bo te ile mamy diamentów? Tylko 5. Słabiuśko, słabiuśko. Ale powoli dobiega końca nasza wyprawa. Aha. Znowu komputer mówi, że ma już dosyć Minecrafta. No ci pierdolony blaszaku mówię, że masz się ogarnąć. Blaszak ogar. Myślałem, że Crash Minecrafta był. Ale na szczęście nie. Trzeba większa ilość kobla. Zrobimy sobie zaporę. Żeby nie pieprzy się do tej lawy. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra. Pyk zablokowana. Dostęp lawy zablokowana. Dojście lawy do nas. A was spierdalaj. Muszę nie bawić się tutaj. Dobra. Chodź. Dobra. Ty. Szósty diamencior do nas właśnie padł. Two hours later. Kurwa pierdolego. Nie wiem, drodzy, wyjdziemy po prostu w koniec najbliższego odcinku sobie w nocy na naszą piękną pustynię popolujemy na ogry. Bo z ogrów lecą właśnie leci obsidian. No widzę, że tych bydlaków jest sporo. Co na nich zapolujemy? Czy będzie trzeba pójść nawet do tego dungeona, co mamy pod domem? W najbliższym czasie po powrocie może z wyprawy po ogarnięciu wstępnym tam krafta będzie trzeba tam się wybrać. Ja już tam byłem na tyle tylko, żeby żeby zrobić drzwiczki. Po prostu tam na tym poziomie, na wysokości naszej piwnicy było pomieszczenie, gdzie był po prostu pierwszy spawner tego dungeona. Spawner rozwalony. Nic z itemków tam chyba bodajże, nie pamiętam, ale chyba nic nie było. Spawner rozwalony, zabezpieczone po prostu drzwi żelazne postawione, jak widzieliście. Można bezpiecznie wchodzić tam, jeszcze na dole, nie wiem, chuj, tam pochodnie tak sobie na dole. O Jezus! Kurwa! Na dole pod naszą pod naszym domem, tą jaskinię, co jest, oświetliłem, żeby nic się nie zrespiło na wszelki wypadek, bo to co było stać do mnie miło lekko. Nie wiem, czy to było na odcinku, czy nie, ale tam się zrespiły nie golem. Golem też tam był.
Ale ogrym się zrespił ten jaskiniowy. Który by to był daje diamenty, ale niestety nie raczył dać, tylko rozpieprzył nam pół piwnicę. Niestety, jak wyszło, tak wyszło. O, emeraldy. Chuj nam emeraldy, jak my nie mamy gdzie. Niskie NPC, a jeszcze NPC to mają nieraz takie ceny za takie ilości rzeczy, że po prostu nie mam. Srało ich po prostu. Omega. Nie wiem, czy ta rodzina. Ktoś z rodziny naszych polityków, kurwa. Wygląda najwięcej od z kasy wziąć. No, w tym przypadku emeraldu. Cholera wiem. Ulala, ulala. Tempów mamy już od zaraz zakuszenia, można powiedzieć. Już nie mam nawet co do plecaka włożyć. No nie, no za cholerę. Plecaka aluminium. Skróty klawiszowe. Aluminium pierdzielaj może. Weźmiemy sobie żelazo tam wrzucimy. Dobra. A! Na chuj mi diamenty wypierdalać, je. Nautin. Naprawdę, zobaczycie, że to co mam w plecaku teraz i przy sobie, po zaczęciu zabawy w modyfikację Industrial Craft, będzie dużo za mało. Na taką wyprawę, gdybym miał dwa plecaki, to tak, to wtedy dwa pełne plecaki. Dwa pełne, nawet więcej, a trzy pełne plecaki, to może by wtedy na jakiś czas to starczyło, ale no, w takim układzie jak te tutaj mamy. Za cholerę to nie starczy. Na pytanie, czy już powoli wychodzić? Ha, trzeba eksplorować dalej. No nie, no tu już widzę nic nie ma, ja mam tylko żelazo. Więc no przydałoby się powoli zbierać stąd, ale widzę, że dopiero co nastała noc, nie, jest 3:30 PM, więc akurat można powiedzieć, w dobrym momencie zaczynamy wychodzić stąd. Jest. Nerwia już mnie to. Zaczynamy powoli stąd wychodzić. Tak naprawdę mam jeszcze cały sienki kanion do wyeksplorowania, ten drugi. Ale to żaden problem, żeby tu przyjść, nie wiem, za parę odcinków. Tak naprawdę, bo może będziemy mieli więcej plecaków. Będziemy mogli więcej rzeczy pomieścić. No to się przyda. Teraz długie kopanie do góry. Wyjdziemy. Kurwa. Jak źle pójdzie, to wyjdziemy akurat tuż obok. Albo wy, wiosce goblinów. Słuchaj. Chyba jak chcę wychodzić. Co ja mogę w tym momencie wywalić? No w tym momencie to mogę wywalić tylko bruk. No i aluminium. No i bomby. Silver też nam się przyda, ale tego silvera, srebra nie będę wrzucać. Nie, wychodzimy, bo to jest już przegięcie. Ładnie nam się kończą, ale pochodni powinno teoretycznie wystarczyć aż do samej góry. A nie, bo my nie wychodzimy w tą stronę, to pominiemy wioskę skurwiałych goblinów. Dobrze, że w tamtej wiosce co byliśmy, to maga nie było, bo nie było znanie zbytnio dobrze. Myślałem zrobić, moi drodzy, jakieś live'a też.
z MC. No, z live'a z MC to mógł zrobić, bym nadgonił odcinki. Ten odcinek, który teraz nagrywam. Patrząc na kalendarz, to najprawdopodobniej pojawi się dopiero w grudniu. W momencie ten odcinek był 3 grudnia. A już na kanale mam zaplanowanych bodajże gdzieś koło 12 odcinków, czyli do końca z grudnia z MC na kanale mam spokój, mam już zaplanowane. Nawet nie wiem, czy na styczeń już tam nie wchodzą odcinki już. Więc cholera wie, jak to zrobić. Możliwe, że zaczniemy... Nie wiem, zobaczymy. Myślałem jakieś live'a tam co zrobić, ale szczerze mówiąc nie wiem z czego. Pewnie jeżeli oglądacie już ten odcinek, to jakikolwiek jakiś tam live już pewnie tam coś się pojawił. Coś mi do tego pustego łba wpadło. Mam kilka pomysłów, jakie live'y zrobić z MC. Więc może coś wykorzystam. Planujemy też z ekipą zrobić większy projekt w Minecrafcie. Tak, w Minecrafcie. Nasza ekipa z F1 przechodzi na Minecraft, ale nie, no akurat na dłużej nie przechodzimy na Minecrafta. Cała ekipa, tak powiem, nie przychodzi dłużej na Minecrafta, tak naprawdę chyba tylko ja, Ernie i Rafi. Chociaż Ernie to nagrywa na forfanie ze mną i z Rafi tego Minecrafta. Masz kurwa. To wypierdol. I strzały wypieprzyć. Kurwa, to jest dopiero 2:26 AM. No my jesteśmy już na wierzchni, można powiedzieć. Praktycznie broń to mamy, więc... AAAA KURWA WILKAŁAK! Łaku, kurwa. Nic się nie stało? Nic się nie stało, moi drodzy, to tylko był creeper. No kurwa. It's not kurwa good idea wychodzić na tej godzinie na powierzchnię. Kurwa, jeszcze krowy tu są, o tak. Słuchaj, ja was potrzebowałem, to nie było. Ognisty duch. Ogr. Ognisty duch. Edek, jak ja mam w dupie, Edek mi górę zrobi. Sam mnie na szczęście nie ruszy. Kolejny ognisty duch. Widzicie, mamy 940 metrów do domu i do zakończenia tej serii odcinków. Szczerze na powierzchni dużo ciekawiej niż pod ziemią. No ale móc to móc, trzeba było iść do podziemi. Mam nadzieję, że te odcinki, których wyjdzie, no, gdzieś koło chyba 3 czy 4. Podobały wam się. A jeszcze wracając do tego, co planujemy w Minecrafcie. Planujemy zrobić duży projekt. Duży, naprawdę chyba na całą ekipę. Ty dzisiaj umrzesz. Żegnam. Ona będzie o projekt na całą ekipę. Wszyscy z nas będą brać w nim udział. Na naszym serwerze Minecraftowym będziemy chcieli wybudować coś dużego i coś fajnego nagrać na podstawie. Tak, nie będę wam mówił bliżej szczegółów, bo być może teraz doglądacie już ten odcinek, ostatni z serii wypraw. Być może już albo pokazał się odcinek na ten temat, bądź być może lub jest w trakcie robienia. Naprawdę trochę nam to zajmie. Tak jak mówiłem, 3 grudnia, 3 grudnia. I
Nie wiem, jak się wyrobimy. Na razie serwer jest tylko 10-slotowy, ale jest słaby. Jest to na Craft serwerze wersja najtańsza Send. No, niestety najmniej stabilna pod sensem lagowania. Więc cholera wie, dopiero gdy serwer zostanie wzmocniony do wyższej wersji, zajmiemy się tym projektem, ale projekt będzie. Wyszukujcie go na moim kanale i na kanale innych osób, które będą chciały ten projekt zrealizować. Nie wiemy, czy to będzie jeden film po prostu z perspektywy którego z nas i na każdym kanale się ujawni, czy na każdym z naszych kanałów, z naszej ekipy będą różne perspektywy. No tak, moi drodzy, trochę wam wyjawiłem, co was czeka. A teraz jesteśmy coraz bliżej domu, już widzimy nasz wulkan. Będzie trzeba zrobić z tą lawą coś. No nie, to jest jeszcze jeden wulkan. Tam wulkan, tam wulkan. Kurwa, trzy wulkany. A, bo tu mamy jeszcze 200 metrów domu. Sporo. Trzy wulkany to naprawdę w niedalekiej odległości. Niedużej odległości. A, przecież moi drodzy, nam jeszcze zostało... No została wyprawa do Twilight Forest. Tu mamy diaksy, tylko że Twilight Forest by można było robić portal, lecz no nie będziemy na razie bawić się w Twilight. A nie chcę, żeby diaksy zanieść. Diaksy mam sporo, powiem, że po prostu... A nie, to jest nasz wulkan. A. No myślałem, no nie, czyli mamy dwa wulkany. Aha, my wyszliśmy z tamtej strony, wracamy z tej, no spoko. No właśnie patrzę, no what the hell. No i jesteśmy w domu. O. Mamy ciasto akurat. Zjemy sobie je. Dobra, moi drodzy. Zatakujemy się. Tak. Pokojowy, aby nic nie zrobiło wjazdu do piwnicy. Na szeroki wypadek. Pakuję się najpierw z narzędzi. Widzicie, uzbroiłem się na ten odcinek naprawdę mocno. Pobrałem tych wszystkich dupereli, zbroje, broń, wszystko. Naprawdę nawet miecz ani kilogram nie zszedł. Chwila tam na wykończeniu jest, ale... Wcale źle z nim nie było, no. Drodzy, na itemków... Troszkę zabraliśmy. Co mnie cieszy. Oczywiście. Włóżmy sobie pochodnie. Znowu komputer... ma to w dupie, że nagrywam. Aj, blaszak, niedługo dostaniesz nowy zasilacz. Mam nadzieję, że ktoś oglądacie, już ten zasilacz jest. No i wtedy będziesz mógł już odżyć. Widzicie... No, żeby to mi to jest na chuj potrzebny. No, widzicie, trochę tych rzeczy mamy. Później poza odcinkiem sobie to poprzenoszę tam na dół. O, żelaza mamy naprawdę ogromną ilość. Mamy 3 staki po 64 plus 47 gravelowego żelaza, tak to nazwę. Diaksy, trochę węgla, trochę redstone'a. No moi drodzy, to by było na tyle w tym zestawie, można by tak to nazwać, w tym ciągu odcinków związane z naszą wyprawą do podziemi. Co będzie w następnym odcinku? No pewnie zajmiemy się już Industrial Craftem powolutku, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.